Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym dniu mam dla Was coś nowego, czyli zadania lata spoceńców. Ale gorąco wlądowały te zadania i dzięki nim możecie tutaj odblokować no, całkiem ciekawe rzeczy. Mamy do odblokowania lotnie, jakiegoś rekina kolorowego, wrapika oraz, to jest bodajże plecak, kaczkę z jakimiś tutaj... Nawet nie wiem, co to jest, jakieś silniki, odrzutowce. Mniejsza z tym. No i póki mam tutaj jeszcze Waszą uwagę, chciałem Wam serdecznie podziękować za całe wsparcie, subskrypcje, komentarze pod filmem, lajki oraz wsparcie kodem Wazji Gaming, no i wsparcie zwykłe. Dziękuję również za dołączenie naszego Discorda i jeśli jeszcze nie załączyliście ani nie subskrybujecie kanału, to zapraszam, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Link do Discorda znajduje się pod filmem. No i przechodzimy do zadania numer 1, czyli szklanica potu, etap pierwszy, zlikwiduj graczy. Niestety tutaj widzę, że to są zadania etapowe, no i dosyć takie wymagające poświęcenia większej ilości czasu, no bo 25 kili, no to jak się postaramy w jednej grze, to da się zrobić, ale tutaj widzę, że nawet zadanie nie jest na wsparciu. Tak więc chwileczkę może to zająć. Najważniejsze, że zadania się wykonują po prostu podczas grania. Nie trzeba tutaj wręcz jakoś kombinować, latać po mapie. Tylko wystarczy grać i likwidować graczy. Co ja tutaj mam? Czy to jest rękodzieło? Tak, to jest rękodzieło. O, już się ktoś tutaj obok mnie nawala. Na ryzykownej rafinerii. Dobra, polecam pierwsze likwidacje. O, pięknie. To bez przesady. I mam na razie dwie likwidacje tylko. Czyli mi NPC tutaj kilka kili podkradli. Oni to mnie nie interesują. Sayonara. No. No i myślę, że tutaj na tym to się zakończy, bo już chyba zlikwidowali wszystko. O nie, jest jeszcze jeden. Myślę, że całą resztę mogę tutaj olać i lecę sobie fajnie do lokalizacji. Ile mam? 6 na 25. Dobra, myślę, że wiecie, o co chodzi. Przechodzimy do następnego zadania.
Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazylandia. Zadanie numer 2. Musimy znaleźć się wśród 50 najlepszych w trybie Battle Royale. Znaczy zadanie pierwsze. Tutaj współpracuję z zadaniem drugim. Skoro likwidujemy graczy, no to dostajemy się do topki. Nie trzeba wiele kombinować. Wystarczy przeciwników likwidować. Dobra. Staram tutaj się znaleźć kolegów, aby szybciej do tej top 50 się dostać. O, jest. Dzień dobry. No i następny kill leci. Ten karabin jest tak losowy. O, mnie strasza. O, co kolejny. Dzień dobry. I 12 na 25. Całkiem szybko to widzicie. Czy dostałem się? Nie, nie dostałem się jeszcze do topki. Ciężki uderzeniowy karabin snajperski. Oh yeah, dobra. Biorę go. I uwaga, uwaga. Zaraz dostanę się do top 50. O, jest leka. I top 50 osiągnięte. Niestety tutaj jest taki haczyk, że trzeba to sobie wykonać 3 razy. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że to zadanie trzeba wykonać również na trybie zero budowania. Czyli mamy tutaj dwie osobne gry. I tak dokładnie, moi mili, musimy z tej gry przejść później do zero budowania. I tam po prostu również dostać się do top 50. No ale najważniejsze, nie trzeba wcale ich likwidować. Wystarczy, że będziemy sobie awczyć do top 50. I tak chyba bodajże zrobię na tym trybie zero budowania, bo nie chce mi się szczerze tutaj za każdym razem osiągnąć tego top 50. Tak więc przechodzimy na zero bilca i widzimy się za kilka sekund. W następnym zadaniu musimy nie stać się w top 50 na trybie zero budowania. Widzowie, specjalnie to dla was zrobiłem. Czyli zacząłem czytać nagranie zadanie i mnie zabił Stormtrooper biały, no. Ale tak jest, znalazłem się w top 50 na trybie zero budowania i mam już tutaj 3 na 10 prawie że wykonane. Tak nie do końca, no. Jeszcze muszę dwa razy to wykonać. No i przechodzimy do kolejnego zadania, czyli do likwidacji etapów. Witam w zadaniu numer 4, szklanica potu, czyli ponownie, ale to ponownie musimy zlikwidować graczy, tym razem 50. Etap numer 2. No i założę się, że po wykonaniu etapu numer 2 będziemy mieli kolejny etap, w którym będzie jeszcze więcej przeciwników do zlikwidowania. Tak
więc zadanie jest... No, standardowo jak się pikowi nie chce robić zadań nowych, to wrzuca grzewany kotlet, zlikwiduj więcej osób. Proponuję wam po prostu odpalić sobie giereczki na poty. Czy dobry magnet, daj mi te rękawice, tak, masz jedne rękawice, dziękuję. Te rękawice mi się bardzo przydadzą do likwidacji. Jeszcze poszukam sobie jakiegoś karabinu. Pytacie, że tutaj da się wejść na górę. Tędy. Dwie skrzynki. I teraz tak, jedna powinna tutaj leżeć. Tam jest nowy górka. O nie, ja tego nie chcę. I no, nie szukam takiego chciałem. Czy jest karabin? Nie ma karabinu. No dobra. W takim miejscu wszyscy, że nie ma tutaj nawet jednego przeciwnika. Hehe. Epicki. O, jest mój ulubiony karabin. Nie, to jest mój ulubiony karabin. Wygląda tak samo, jak tu jestem. Sniper Elite. Wow, jak to spada wszystko na ziemię. Co się tutaj dzieje? Ale to jest masakra. Nie wiedziałem, że... Dobra, z bliska jest ok, ale no zasięg, te rękawice no wcale nie są takie celne, wręcz przeciwnie. Tak jest, mój karabinek. No to teraz można się zabrać za likwidację. Wezmę sobie jeszcze NPC-a, nie miał mi mięcha armatnie. Chodź tutaj NPC. Dzień dobry. No, myślę, że nie ma sensu tutaj pokazywać tego jeden po drugim z likwidacjami. Bo założy się, że w wykonaniu etapu numer 2 będziemy mieli etap numer 3, czyli zlikwiduj 75 albo setkę. No i pamiętajcie o tym, że wszystkie zadania tutaj lata codziennie się tutaj odnawia, to znaczy wszystkie zadania, jedno zadanie się odnawia i mamy dodawane codziennie, aby wykonać następne i przejść do kolejnego etapu. Witamy w piątym zadaniu, którym jest oczywiście, jak żeby inaczej, etap numer 3, zlikwiduj graczy. Tym razem mamy 75 do zlikwidowania. My
Myślę, że tutaj zlikwiduję sobie jakiegoś jednego. I wystarczy. To tak skromnie. Tak skromnie. No, no nie będę tutaj widzom pokazywać, jak likwiduję 25 zaginionych pociszów, znaczy prograczy, nie? Na poziomie elit. O, są, jest trzech, ale będzie jazda. OMG. Tak, oni są tutaj obok mnie. Już tak daleko. Co? Naprawdę spory zasięg tego jest. Dobra, jeden. Dwa. I 53. Pięknie, pięknie. O! To jest autobus porzucony, ale ci wiem. No i co? No, przechodzimy chyba do zadania numer 6, bo to mi zajmie chwileczkę. W następnym etapie, czyli etapie numer 4, jest już to szóste zadanie. Musimy zlikwidować tym razem 100 graczy. Zdaje mi się tutaj, że będzie jeszcze piąty etap na 125 graczy, ale nie jestem pewien, czy będzie więcej. Spróbujemy, wytestujemy, no i zobaczymy, czy mam rację, czy nie. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam wam o tym, żeby komentować filmy, a kto wie, może na następnym odcinku to wasz komentarz będzie wyróżniony. No i to by było tyle, moi mili. Tutaj z tym dokończeniem zadania w etapie czwartym będę mieć 6/10. Po dobiciu okaże się jeszcze, czy tam jest kolejny etap na 25, ale tak samo dzisiaj za 3 godziny będzie następne dodatkowe zadanie lata. I te zadania lata, o ile się nie mylę, będą trwały przez 2 tygodnie, codziennie jedno dodatkowe zadanie, abyśmy sobie mogli na spokojnie tutaj ukończyć ten plecak z kaczuchą i odblokować wszystkie pozostałe rzeczy. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarza pod filmem, lajka, suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was serdecznie na naszego Discorda Wazilandia. Link do niego znajduje się na stronie głównej mojego YouTube'a albo pod tym filmem w opisie. Ja wam nie zabieram więcej czasu. Dziękuję jeszcze raz za całe wsparcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazi Gaming w sklepie. Hej!